żeby pan Tomek tam dojechał. Pokonując 4100 kilometrów, taką trasę ma przed sobą Tomasz Dzierga, wykładowca Szkoły Policji w Katowicach i działacz społeczny z Siemianowic Śląskich. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że z kilometrami zmierzy się na dwóch kołach. I choć przed startem obawy były, to motywacją jest szczytny cel, pomoc potrzebującym. To już trzeci rok z rzędu, kiedy pan Tomasz bije rekordy w słusznej sprawie. Ogólnie to jest tylko około 2000 km, jakby w prostej linii to zrobić, tylko że no, ja lubię bić rekordy. W tamtym roku było niecałe 4000, zrobiłem do Lizbony, no teraz lubię bić rekordy, więc teraz troszeczkę okrężną drogą do tych Aten sobie jadę, no i 4100 km jest, więc podwójna tak naprawdę trasa, ale 16 krajów, więc no, robi to wrażenie, lubię zwiedzać, zobaczyć inne kultury. To też jest coś dla mnie, tak? Nie tylko dla tych ludzi robię, ale to też dla siebie, odpoczywam psychicznie. No i mam wielką satysfakcję, że robię jakiś tam rozgłos, a tych pieniędzy potem przybywa więcej. Na koncie zbiórki, którą w tym roku chce poprzez swoją akcję promować pan Tomasz, jest już ponad 50 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Ja Jadę, Ty Pomagasz, wykorzystując swoją siłę sprawczą, tegoroczną podróż wyjątkowo dedykuje dwóm osobom. Emerytowanemu nauczycielowi z Wielkopolski i 10-letniej Weronice z Siemianowic Śląskich. Dziewczynka od urodzenia cierpi na niedotlenienie mózgu lewostronne i porażenie mięśni, dlatego potrzebuje wieloletniej specjalistycznej rehabilitacji. Są to prywatne rehabilitacje, bardzo dobrzy, tam są rehabilitanci, na lokomacie córka jak była, to powiem pani, że po rehabilitacji jak przebiegła, tak zaprzykulała, a tutaj jej było, że biegła i no, wręcz krzyczała, że stawiała nóżkę prosto, że już pierwsza rehabilitacja coś dawała na tym sprzęcie. Ona z tego nie wyjdzie, bo mózgowe porażenie dziecięce to jest, że no to się troszkę pogłębia, bo przykurcze mięśni są i dziecko no przynajmniej dwa razy w tygodniu minimum powinno być rehabilitowane. W tym roku po raz pierwszy na trasie panu Tomaszowi towarzyszyć będą koledzy, którzy podobnie jak inicjator akcji chcą pomagać. Panowie dojadą wspólnie do Wiednia, skąd dalej organizator pojedzie już sam. We trójkę wyruszyli z osiedla w Siemianowicach w czwartek chwilę po godzinie 10, gdzie przed startem na dopingujących akcji czekało sporo atrakcji. Za namową tutaj mojego kuzyna, który namówił mnie, mówi, że fajny, szczytny cel jest wyjazdu. Oczywiście lubię jeździć na rowerze, tak więc można powiązać jedno z drugim. Niestety w tym roku mało było przygotowania czasu, nie było w ogóle praktycznie czasu, także no zobaczymy, no myślę, że będzie dobrze. Zbieramy kasę dla tej dziewczynki, dla tego pana i to jest po prostu, to jest priorytetem, tak, naszej wycieczki. Podczas trwania wyprawy chętni mogą licytować rzeczy wystawione na bazarku w mediach społecznościowych akcji. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, trasę Siemianowice Śląskie, Ateny Siemianowice Śląskie pan Tomasz pokona do 19 czerwca.